W wielu miejscach dzisiaj trwa dyskusja na temat tego, jak będzie wyglądała i ma wyglądać polska wieś. Czy to ma być wieś, która ma być ostoją tradycji, kultury, krajobrazu, gdzie będzie przyjeżdżało wiele osób i oglądało, jak polska wieś wyglądała kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Czy polska wieś może ma być sypialnią dla mieszkańców dużych miast, którzy będą się tu osiedlać, budować swoje domy, bloki, wykorzystując może pewnego rodzaju ciszę czy niższe koszty wybudowania takich osiedli? Czy może polska wieś ma być tak, jak wielu sobie to wyobraża, ja również, także miejscem, gdzie będzie się odbywała produkcja rolna, produkcja żywności, która ma strategiczne oddziaływanie? My jako środowisko polityczne zawsze interesujące się polską wsią, mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym, mówiliśmy, że rozwój wsi powinien się odbywać w sposób zrównoważony, więc ci, którzy chcieliby na tą wieś trafić, osiedlić się, muszą zaakceptować, że ta wieś ma też produkować żywność. I my się odnosimy głównie do tych mieszkańców polskiej wsi, którzy zamierzają produkować żywność. To jest tradycyjne miejsce jej produkcji. Nie możemy traktować wsi tylko jako skansenu, nie możemy też traktować wsi jako osiedla mieszkaniowego. Musimy, a to mówię także w kontekście tej rywalizacji międzynarodowej, także tych zagrożeń zerwanych łańcuchów żywnościowych, chociażby w czasie COVID-u, gdzie uzależnienie się od importu produktów żywnościowych z zewnątrz przynosiło katastrofalne skutki. Więc naszym zdaniem polska wieś powinna być silnym miejscem produkcji, towarowej produkcji żywności. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj na polskiej wsi tych, którzy się zajmują tylko i wyłącznie produkcją żywności, to jest dla nich główne źródło dochodów albo jedyne źródło dochodów, jest coraz mniej. Stąd walczymy i reprezentujemy tych, którzy tą żywność produkują, o towarowych rolników. Dzisiaj można o nich powiedzieć prawie, że przedsiębiorcach rolnych, bo nawet niewielkie gospodarstwo towarowe, warzywnicze wymaga od właściciela wiedzy nie tylko na temat tego, jak się orze, jak się sieje, jak się zbiera, ale chociażby wiedzy ekonomicznej, rynkowej. Ale też mówimy o tym, że wieś może być na przykład miejscem, gdzie będzie się produkować tanią energię. To jest miejsce, gdzie można instalować panele fotowoltaiczne, gdzie można budować elektrownie wiatrowe. Nikomu to nie będzie przeszkadzało, gdzie można instalować turbiny wodne. Może to też stanowić dodatkowe źródło dochodu dla mieszkańców wsi, a tym, którzy się na niej osiedlą, może spowodować tańszą energię. Natomiast wrócę do tego przekazu, który miałem na początku. Wszyscy powinni w Polsce, całe społeczeństwo zrozumieć, że podstawową rolą polskiej wsi jest, będzie i na pewno powinna być produkcja żywności i trzeba się zgodzić, że w związku z tym, osiedlając się na wsi, musimy się liczyć z pewnymi przeszkodami czy nieudogodnieniami, które wynikają z prowadzenia produkcji rolnej, na przykład jeżdżące kombajny po drogach, ulicach i koszące, mucące zboże. Wracając do całego założenia politycznego, trzeba dzisiaj mówić, że polska wieś ma się rozwijać w sposób zrównoważony. Tam jest miejsce dla wszystkich, ale przede wszystkim dla tych, którzy będą produkować żywność.